Państwo, w ten mroźny wieczór szczególnie gorąco serdecznie witam wszystkie dzieci, wszystkich uczniów oraz dorosłe osoby, naszych artystów, którzy dzisiaj przed Państwem wystąpią. W dzisiejszym koncercie usłyszymy 9 chórów i zespołów w kolejności. Za chwilę przed Państwem wystąpi.
Światło wyzwania rozpinają. Może go schronią, choćby przez chwilę.
później dorosłych i aż do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I powiem tak. Wigilię każdy z was ogląda w telewizji, telewizję polską, Polsat, TVN i tam słuchamy właśnie występu różnego rodzaju chórów, piosenkarzy, którzy śpiewają kolędy. Ja bym to zrobił inaczej. Zmienił to wszystko. Telewizję zaprosił do Wieluszowa, nagrał występ naszych chórów i wtedy puścił w telewizji i pokazał Wieluszów kolędowanie stoi. I to... Naprawdę Wieluszów stałby się tak popularny w Polsce, że nikt by się nie pytał, gdzie to jest. Także jeszcze raz szczerze wszystkim chórom dziękuję, a tym bardziej wszystkim dyrygentom. Bo te ręce, jak im chodziły, to wszyscy widzieli. Nawet przytupy i wszystko chodzi w dyrygencie. Także dyrygent, bardzo ważna osoba w każdym chórze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, jeszcze raz zapraszam gorąco wszystkie chóry na poczęstunek do szkoły podstawowej nr 1. Państwu mówiąc, dobranoc.